Witam wszystkich, tu blog odkrywcy. Dzisiaj jestem w Będzinie, dzielnica Grodziec. Będę ogarniać cementownię. Słynną, znaną przez wielu, ale nie każdy tutaj był. Jestem obecnie na wysokości dawnej linii kolejowej prowadzącej na ten zakład przy osiedlu Pekin. Kolonii robotniczej z początku XX wieku, wybudowanej dla pracowników tej cementowni oraz kopalni Grodziec, które należały do jednych właścicieli, do jednej spółki. I sobie tą linią kolejową troszkę niekonwencjonalnie, bo większość raczej przyjeżdża od strony głównej drogi. I będę chciał troszkę pochodzić. Osobiście zobaczyć, jak obecnie się ten zakład prezentuje, wam pokazać, jak on wygląda. I coś tam troszkę o nim opowiedzieć. I cóż, jeśli chodzi o tą cementownię, jest to jeden z najstarszych cementowni na świecie. W 1857 roku rozpoczęto produkcję cementu portlandzkiego. W tym czasie na świecie działały 4 tego typu zakłady. Pierwszym właścicielem był Jan Ciechanowski. Zakład ten należał do jego rodziny do 1925 roku, kiedy to Stanisław Ciechanowski, syn Jana, sprzedał ten zakład firmie Solvay w Belgii. I firma ta była właścicielem zakładu do II wojny światowej. Natomiast produkcja cementu trwała do 1979 roku, kiedy to doszło do wielkich szkód spowodowanych właśnie szkodami górniczymi wynikającymi z eksploatacji złóż węgla zalegających pod cementownią. Z lewej strony wzgórze Parcina z ruinami szkoły wieży szybowcowej. Niestety tak naprawdę nie da się wejść na szczyt, aczkolwiek na moim kanale coś tam można znaleźć. A z prawej strony natomiast przebija się za drzew Góra Świętej Doroty, czy wzgórze. Z daleka widoczne. Mamy tu liczne podkłady, a to nie podkłady, to są jakieś murki chyba. Podkładów za bardzo nie widać, ale zobaczcie, od ulicy Konopnickiej kawałek tą linią i już jesteśmy przy ogrodzeniu tego wspaniałego niegdyś zakładu. Tak wracając do historii, od roku 1979 obiekt jest opuszczony. No niestety dochodziło do coraz większej dewastacji, zniszczenia tego miejsca. Od roku 2001 zakład ten został wpisany przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków. Tak jeszcze niejako wgryzając się bardziej w historię, czyli do początków tego zakładu, czyli 1856, kiedy rozpoczęto jego budowę. Właśnie jego inicjatorem był wspomniany Jan Ciechanowski, który był właścicielem wtedy Grodzca, a samą lokalizację wybrano w dużej mierze z powodu licznych surowców mineralnych znajdujących się w pobliskich ziemiach i bliskość możliwości pozyskania wapnia, glinek, węgla miało istotny wpływ przy opłacalnej produkcji cementu. Mało tego, w bliskiej odległości znajdowała się linia kolejowa warszawsko-wiedeńskiej kolei żelaznej, której stacja znajdowała się w Dąbrowie Górniczej, a w późniejszych latach zbudowano przystanek osobowy w Będzinie oraz towarowy w Grodzcu. Zobaczcie, mamy pierwszą jakąś ruinkę. I tak pomalutku będę po całym tym obiekcie chodzić, oglądać, co tutaj ciekawego znajdziemy. Jakie są tutaj budynki, jakie ruiny, jak to jest wszystko jest w stanie.
Oczywiście przed nami dostrzegalne potężne zabudowania, z których słynie ten obiekt, ale to dopiero za chwilkę. Mamy tu jeszcze inne budynki. Tak jako ciekawostkę można powiedzieć, że ze względu na produkcję cementu portlandzkiego, zakład ten był zwany fabryką Portland cementu Grodziec. Również wysoki dość budynek. Budowę zakładu osobiście nadzorował sam Jan Ciechanowski wraz z niemieckim inżynierem Rothea. A została zakończona przez inżyniera Emila Konarzewskiego. Który został pierwszym dyrektorem i swoją siedzibę miał w budynku administracyjnym. Teraz tak, obok tego budynku mamy od razu drugi. Więc przypuszczalnie właśnie się zastanawiam, czy ten budynek administracyjny to mógł być tu, ale chyba nie, to jest w ogóle coś innego. To jest tak, zdecydowanie jakiś obiekt związany pewnie z produkcją. Samą historię zakładu można podzielić niejako na cztery etapy związane z rozwojem oraz zmianą właścicieli. Pierwszy etap to lata 1857-1909, który był związany z okresem produkcji metodą suchą. Od momentu powstania obiekt ciągle się rozwijał. Już w 1870 posiadał trzy piece wapiennicze oraz dwa piece przeznaczone do wypalania klinkieru oraz całkiem sporą ilość maszyn rozdrabniających. Transport odbywał się wtedy za pomocą koni, które przewoziły ładunki surowców i cementu. Natomiast wyrób finalny był pakowany ręcznie do beczek, które wyrabiano w zakładowej bednarni. Z pierwszego okresu nie ocalały jakiekolwiek zabudowania związane z produkcją, a jedynie budynek administracyjny podobno. Drugi etap 1910-1924. Okres modernizacji cementowni. Przejście na sposób produkcji techniką mokrą. I wraz z dalszym rozwojem firmy, dalszymi udoskonaleniami, zaczęto używać młynów żarnowych, znaczy wcześniej istniejące młyny żarnowe zostały zastąpione kulowym młynem węglowym oraz kulowym młynem mielącym. Doprowadzono światło elektryczne z kopalni. A na drodze, ależ tu jest chaszczurów, mnóstwo drzew. No coraz bardziej zarasta ten obiekt. A tu mamy jeszcze jakiś niewielki budyneczek. I właśnie wtedy zmieniono całą technikę produkcji z metody suchej na mokrą. W ramach ciekawostki piec obrotowy numer 1 był długi na 57 metrów. Natomiast powstały w trakcie pracy pieca dym był odprowadzany kolistym kominem o wysokości 45 metrów.
i hala ta powinna istnieć do teraz. Teraz jeszcze a propos surowca, no nie ma co ukrywać, że tak wielki zakład potrzebował gigantycznej ilości surowca i był on pozyskiwany w dużej mierze ze wzgórza Kijowa, który również gdzieś tam w okolicach Grodzca się znajduje. Zresztą należał on również właśnie do rodziny Ciechanowskich i Grodzieckiego Towarzystwa Kopalń Przemysłowych. W 1912 roku uruchomiono parową kolej wąskotorową. No i lata 20. zaczęły przynosić dość duży kryzys związany z sytuacją ekonomiczną na świecie, ze stanem zdrowia właściciela. No i część kompleksu została wydzierżawiona zakładom Solway, co nastąpiło w 1923 roku. Teraz tak, trzeci etap w historii zakładu to lata 1925-39. Związane były już właśnie z belgijskim zakładem Solvay. I w 1925 doszło do sprzedaży zakładu przez Ciechanowskich właśnie tej firmie. I wtedy to kompleks zaczął być bardzo mocno rozbudowywany i zagospodarowany. Obejmował kompleks obiektów produkcyjnych w części północno-zachodniej, w którym był chociażby piec obrotowy numer 1, cały remont zespołów obiektów mieszczącego się w kierunku północnym od budynku administracyjnego, czyli bednarnia, stolarnia, kotłownia, podstacja energetyczna, zespół parowozowni. Natomiast w kierunku południowo-wschodnim od budynku administracji budynki socjalne, administracyjne. To wszystko było właśnie remontowane i dostosowywane do nowych potrzeb właśnie działalności zakładu. No i zaczynamy wchodzić do takiej największej, głównej części tego zakładu. Mamy jeszcze datę 1926. Jeśli chodzi o właśnie ten trzeci okres, kiedy właścicielami była ta firma Solvay, i znajdowała się do czasów do końca II wojny światowej. Był to okres ogólnie największego rozwoju tej firmy, największej rozbudowy i kształt nadany wtedy temu zakładowi przetrwał praktycznie do dnia dzisiejszego. Zobaczcie, to mamy taki przedsmak tego, co nas czeka. Niesamowite obiekty, które tutaj są, gigantyczne. Jeszcze kończąc te wszystkie etapy rozwoju, mamy jeszcze etap czwarty, 1939-1979, kiedy to obiekt ten został przejęty przez państwo.
Znaczy tu tak jeszcze tak, po Solwej miało ten obiekt do II wojny światowej, natomiast w okresie wojennym został przyjęty przez państwo niemieckie w latach 1939-1942. No i przez cały ten okres cementownia ta funkcjonowała. Natomiast po wojnie zakład ten został oczywiście znacjonalizowany przez państwa polskie. Szybko, po zakończeniu wojny, szybko przywrócono do dalszego funkcjonowania. Wybudowano wtedy chociażby zbiornik na węgiel surowy i gips o pojemności 2000 ton, elewator, transporter do podawania węgla. Uruchomiono chociażby kamieniołom w Rogoźniku w 1955 roku oraz kolejkę podwieszaną o długości 4,2 km. I dzięki której transportowano surowiec właśnie do zakładu. Natomiast rok 1977 należy uznać za początek końca działalności zakładu. Było to spowodowane, jak już powiedziałem wcześniej, wybieraniem węgla z filaru ochronnego mieszczącego się pod zakładem. A że nie była ta cementownia zabezpieczona na takie historie, no to zaczęła się bardzo szybka degradacja. No i zaczęły pojawiać się coraz większe uszkodzenia. Niestety kominy zaczęły się coraz bardziej odchylać od pionu. Stopowała coraz większa awaryjność pieców. I sama produkcja zakończyła się 11 listopada 1979 roku. No i niestety wysokie koszty produkcji i szkody górnicze okazały się decydujące przy zakończeniu właśnie produkcji w tym zakładzie, do jego zamknięcia. Powiem tylko jeszcze, że w ramach ciekawostki, że część sprawnych urządzeń przewieziono do cementowni Saturn w Wojkowicach. Zresztą po niej też chyba całkowicie nie ma śladu. No taki to troszkę rys historyczny, żeby przedstawić, z czym mamy do czynienia, z takim zakładem, do kogo wstępnie należał. Jak to tutaj wcześniej wyglądało. Choć ostatnio czytałem, że są plany rewitalizacji tego miejsca. No, oby się to udało. Natomiast jakim to będzie skutkiem, co przetrwa? No to się okaże. No, stopień degradacji tych budynków jest bardzo duży. Więc domyślam się, że koszty będą potężne. No z bliska wygląda to niesamowicie. Po prostu obiekt jest fenomenalny. Jeżeli ktoś tu jeszcze nie był, nie widział z bliska, jak najbardziej polecam. Natomiast przyglądając się właśnie z bliska, no widać, że bardzo dużo wielkich elementów po prostu wisi dosłownie na jednym wostku, na zbrojeniu tego żelbetu, z którego większość konstrukcji jest wykonana.
Ale te łuki robią tutaj niesamowite wrażenie. Oczywiście te, które ocalały. Jak widać, nie wszystko. Tak właśnie patrzę, jak tutaj wejść. Jaki wąski ten otwór. No, gigantyczny zbiornik. Zdecydowanie będę musiał wejść, ale to postaram się znaleźć inne wejście. O, jest i dość wygodne nawet. Nie ma problemu. No, gigantyczna konstrukcja. Zobacz, jak te pręty tutaj wiszą. Ale jeszcze cały czas w miarę w dobrym stanie. Nie widzę tu jakichś pęknięć. No to idziemy dalej. Jeszcze zerknę, co tu jest za tą ścianą ceglaną. Kolejna jakaś hala. Ale to dalszy ciąg właśnie tej całości tutaj. Tak a propos ciekawostki, jeśli chodzi o rodzinę Ciechanowskich, to ich willa czy pałacyk cały czas istnieje w Grodzcu, zresztą wraz z zabytkowym parkiem, aczkolwiek nie jest to obiekt ogólnodostępny. Tam jest jakiś dom pomocy społecznej czy coś w tym stylu. Zresztą reliktów przemysłowych w ogóle na Grodzcu jest więcej, należących właśnie do Ciechanowskich, jak chociażby jeszcze ruiny kopalni Grodziec, ruiny browaru, a nawet można jeszcze znaleźć relikty dawnej kopalni Maria, czyli kopalni Grodziec 1. Kolejny potężny budynek. Trzeba by tam chyba wejść. No tak właśnie, bo sobie przypomniałem, wrócę się kawałek, budynek, od którego niejako zacząłem dzisiejszy wypad. I tutaj się dało wejść, coś w rodzaju klatki schodowej, na wyższe kondygnacje. Żeby nie zapomnieć, zrobię to teraz. Te schody tutaj też w coraz gorszym stanie, aczkolwiek jeszcze są na tyle stabilne,
że powinno dać się wejść. Weszliśmy na pierwszą z kondygnacji. Wygląda to wszystko w miarę stabilnie, na tyle, że da się tu przejść. Tutaj również na ścianach jakichś pęknięć nie widzę, więc wygląda to w miarę dobrze. Osobiście zalecałbym jakieś ochronne nakrycie głowy. Powiem szczerze, zapomniałem dzisiaj. Tu jednak chociażby przy takiej hali, jak tutaj, gdzie idzie się pod takimi konstrukcjami, wystających prętów jest tutaj bez liku. Trzeba uważać na każdym kroku. No i wchodzimy na drugą z kondygnacji. To jest właśnie fajny widok na te łuki w Pepieniu, na ten gigantyczny zbiornik. No zobaczcie, stąd wygląda bardzo, bardzo jeszcze w dobrym stanie. No i jesteśmy bezpośrednio na tą wcześniejszą kondygnacją. Tu cały ten szkielet jest widoczny z góry, szkielet żelbetowy. Bo dalej między innymi właśnie osiedle Pekin, bardzo blisko. No i tu już idziemy dalej. Mamy jeszcze gdzie chodzić, co oglądać. Tak naprawdę wchodząc na ten zakład, to można tak godzinami sobie to wszystko penetrować, obchodzić po różnych zakamarkach. Właśnie jeden z największych, najbardziej imponujących obiektów przemysłowych. W ruinie, oczywiście w województwie śląskim. Więc jak przystało na tego typu zakład, jest gdzie chodzić. Tak z budynku do budynku. Teraz tak, ten z lewej strony widać, że jest w gorszym stanie. Mimo wszystko chciałbym się tutaj dostać. Wchodzimy.
No nie wiem, jak tutaj jest stabilnie. Wszystko to właśnie wisi na prętach. Tam tędy raczej na pewno próbować nie będę. A tutaj chyba też ciężko. Nie wiem, co tam jest poniżej tego wszystkiego. No nic, nie ma co ryzykować. Może jeszcze z innej strony będą jakieś wejścia. Pewnie jestem sam, ale to nic dziwnego. Witam. Bez problemu można przejść do dalszej części. Witam. Zaczynają się tłumy robić, powiem szczerze. Aczkolwiek w takim dniu jak dzisiaj, przy takiej pogodzie, można by się spodziewać, że będzie jeszcze więcej ludzi. Więc i tak chyba nie ma źle. Niesamowicie apokaliptyczny to jest widok. Robi niesamowite wrażenie. To jest po prostu torpeda. Można tu przyjeżdżać zawsze. Będzie efekt wow.
Niesamowicie to wygląda, jak to wszystko tu wisi na tych prętach. No to też to, o czym cały czas mówię, trzeba cały czas uważać. No to dzisiaj wisi, a jutro to może wszystko się pourywać. Chciałbym to jakoś przejść, jest problem. Mamy drugi z tych wielkich zbiorników. Już jest o wiele mniej światła. Ale tam na szczycie jeszcze jest właśnie konstrukcja zwozona, nie wiem, czy stać pociągiem. No ogólnie jesteśmy też bardzo blisko właśnie głównej ulicy, gdzie najłatwiej jakby wejść na ten zakład. Góra Świętej Doroty już wspomniana. Kolejny zbiornik. Też szukam wejścia. No tu jakieś było, ale nie da się wejść. No tutaj ta góra też jest całkowicie zasłonięta. Dość ciemno, ale i tak nie jest najgorzej. Sporo można zobaczyć. Jeszcze jeden.
głęboki lej z 10 metrów. Sobie przejdziemy te wszystkie wielkie zbiorniki. Po malutku będziemy uderzać właśnie tą drugą część. No kolejny niesamowity obiekt. I oczywiście te liczne kominy, z których słynie ten zakład. Nie brakuje ich tutaj. No tutaj też bardzo mało widać. I ogólnie co, polecam wam taki okres jesienno-wiosenny, kiedy jeszcze nie ma liści na drzewach, można sporo rzeczy zobaczyć. I później to wiadomo jest coraz trudniejsze. Bo ludzi coraz więcej. Zaczyna się tu przewijać. Pierwszy komin widać, że już jest cały popękany, więc jego dni są też na pewno policzone. Pewnie za niedługo też się tam zawali. I właśnie to co powiedziałem, tu tak można chodzić i coraz to nowe budynki, obiekty się przewijają, mniejsze, większe. To jest kolejny ciekawy, z jakąś wieżą. Pewnie jakąś klatką schodową, z którą się da wejść do góry. To za chwilę będę chciał zobaczyć. No miałem mały wypadek, tam do góry się wejść nie da, za to spadłem na dół. No powiem szczerze, miałem trochę szczęścia, więc oprócz małych jakichś tam zatarć, jeszcze nic się więcej nie stało. Ale to jest właśnie to, o czym mówię, w takich obiektach, takich ruinach nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. No te ruinki już nie są aż tak ciekawe, aż tak imponujące.
myślę, że za chwilę będę wracać, aczkolwiek jeszcze będę chciał ogarnąć jedno miejsce takie na skraju w ogóle tego całego kompleksu, gdzie jest świetny widok na całość tej cementowni. Kolejny taki ogólnie długi obiekt z mnóstwem pomieszczeń. Ale ogólnie nic imponującego. Idziemy dalej. Jeden z wielu kominów, akurat betonowy. To jest dość ciekawe. Chętnie bym tam wszedł do góry. Ja raczej nie będzie tu żadnej drabinki. No i zobaczcie, ile tu jest różnych właśnie hasporów, gałęzi, drzew. Teren jest coraz... jest trudny ogólnie do chodzenia. Szczególnie w tej części, w której jestem teraz. Ale teraz wejdę właśnie do tej części, to również jest świetny obiekt. Tam są rewelacyjne zakamarki. To również wygląda ciekawie. Ciekawe, czy będzie zejście. Bo na razie właśnie będę chciał wejść sobie tutaj. Tak, zejście tutaj jest. Ale to sobie zostawię za chwilę, wszystko po kolei. Jak powiedziałem, tutaj zakamarki są niesamowite w tym budynku. Pod wieloma względami jest to najciekawsza część tej cementowni. Jest bardzo, bardzo wysoka. Wysoki ten budynek.
tych niektórych kominów, jak uda się wejść. Jesteśmy we wnętrzu komina. Kominów tu bez liku, z tego właśnie cementownia słynie, jak już powiedziałem, robi to wielkie wrażenie. Idziemy dalej, trzeba się trochę poprzedzierać jeszcze przez tą betonową pustynię. Że tą część będę chciał przejść tutaj do końca. No i zobaczymy co dalej. Jeszcze mamy jakieś wejście. Spróbuję zamknąć. No nieźle. Też to wszystko wisi na prętach.
coraz więcej drzew, teraz są większe. Znaczy mam dobre środowiska, żeby to rozwijać. Kapitalnie to wygląda tutaj. Może uda mi się dojść tutaj do końca. Tu mamy. Też by się dało pokręcić, ale ogólnie tak jak powiedziałem, tutaj można chodzić całymi godzinami, tyle tego tutaj jest. By się chciało właśnie wszystkimi zakamarkami, wszystkimi budynkami gdzieś tam popenetrować, pochodzić. Już pomału znowu idę na drugi koniec. Będę chciał przejść tam na drugą stronę do ogrodzenia całego obiektu. No to jeszcze mamy sposobne, żeby trochę sobie zobaczyć, jak ta część się tutaj prezentuje. Tutaj już byliśmy, ale sobie jeszcze raz przejdziemy. Aha.
Aha, miałem jeszcze tutaj wejść, ale nie wiem, czy to ma sens. Wszystko tutaj doskonale. Aha, tu są schody jakby, co? Właśnie miałem jeszcze jedną rzecz zobaczyć. Kolejna jakaś data, 1938. Niezłe jeziorko się tutaj zrobiło. No i dalej już chyba nie przejdziemy, bo trzeba się będzie wycofać. I teraz właśnie będę chciał się dostać pod skrajną też część tej cementowni. I naprawdę na koniec już. To mnie jeszcze tak najbardziej interesuje. I również wam to miejsce polecam. Nie każdy tam dociera. No szkoda, bo tak wspomniałem, tam jest rewelacyjny widok. Na cały ten obiekt, przynajmniej na większość, część. No właśnie, chyba chodziło mi o to, o ten obiekt cały, żeby na niego wejść. I tak właśnie szukam tutaj wejścia. Nie jest to takie oczywiste. Ale wydaje mi się, że sobie tutaj przejdę. No, udało mi się. To jest właśnie taka część, gdzie, jak powiedziałem, świetnie widać całą cementownię. Wszystkie kominy, wszystkie te najważniejsze rzeczy, które na tym kompleksie można spotkać. Zobaczcie, jaki to jest odcinek. To jest wzdłuż całej tej cementowni. Tym odcinkiem można sobie iść. Teraz jeszcze jest dość szeroko. To się później troszkę zmieni, będzie wężej. Ale na pewno warto o tym miejscu pamiętać, bo stąd widoki są naprawdę obłędne. Zobaczcie, jak wysoko. Te wszystkie zbiorniki tutaj to mają za 20 metrów głębokości.
No i tu trzeba bardzo uważać, bo jak widzicie, jest tu właśnie sporo na dół. Więc lepiej nie spaść z tej drogi, którą teraz idę. I te wszystkie kominy, wszystkie obiekty, wszystkie budynki, no doskonale stąd widać. Właśnie poza tym, gdzie teraz jestem, mam jeszcze jakąś ruinę. Ona jest w ogóle niedostrzegalna z poziomu samego zakładu. A tu również no wydaje się, że jest dość ciekawa tam w środku. Więc dla zainteresowanych jeszcze jest taki obiekt. Dosłownie przy boisku. I właśnie plusem tego miejsca, na którym teraz jestem, jest to, że jesteśmy bardzo wysoko. Możemy z dużej wysokości przyjrzeć się całej tej potężnej zabudowie. Idąc tym przesmykiem do końca, dojdziemy bezpośrednio praktycznie do ulicy. I stamtąd też można będzie zobaczyć, jak to jest wysoko, będąc nad domami jednorodzinnymi. Więc dla zainteresowanych spokojnie można iść jeszcze ten kawałek do końca. Tutaj już troszkę się zaczyna zwężać. A więc ja tutaj nagrywając dalej już nie pójdę. Bo tam już jest troszkę dalej bardziej niebezpiecznie. Trzeba bardziej uważać, bardziej się asekurować jednak. To nie jest miejsce na nagrywanie. Ale polecam dojść do końca. Tam są również fajne widoki. Zresztą bardzo dobrze widać też ten nasyp linii kolejowej, od której zaczynaliśmy cały wypad. A już sobie pomalutku tutaj wracam. No i też będę kończyć. Jeszcze rzut oka na cały ten zakład w pełnej okazałości. I właśnie do tego miejsca, w którym jestem, można zobaczyć, jak te wszystkie jakieś różne zbiorniki tutaj są, jak one się prezentują, jak one są głębokie. Jest ich tutaj mnóstwo, tych lejów. No i wyjdę sobie tym samym otworem, którym wszedłem.
No po malutku będę się zbliżać do ulicy i tam kończyć. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Polecam Wam to niesamowite miejsce. Jeżeli tu już nie byliście, to przyjeżdżajcie, póki to jeszcze istnieje. Póki można dużo zobaczyć, pochodzić, póki to istnieje jeszcze w takim stanie. Bo naprawdę warto. I uważamy oczywiście, na to gdzie wchodzimy. Wspomniałem, mały wypadek już dzisiaj miałem. Wystarczy. I cóż, tu zawsze warto przyjechać. Na mnie robi zawsze wielkie wrażenie. I trzeba mieć nadzieję, że coś przetrwa. To jest właśnie ten nieszczęsny dla mnie obiekt. W którym troszkę spadłem na dół. Jest to ostatni widok na tę część niesamowitą. Jaki mamy budyneczek, może stróżówka. Przypuszczam, że gdyby się jeszcze gdzieś tam poszwędało bardziej po tym całym terenie, jeszcze coś by się rzuciło w oczy. Aczkolwiek to, co największego, najbardziej okazałego, to Wam pokazałem. A tutaj też wygląda niesamowicie. Ta cementownia. To jest po prostu kosmos. Po prostu cudo. Tak więc pamiętajcie, cementownia, Będzin Grodziec, obiekt, który trzeba zobaczyć, którym trzeba być. To jest niesamowita sprawa, jeden właśnie z najbardziej okazałych tego typu obiektów na Śląsku. I ten, kto jeszcze nie był, to może tylko żałować. To więc wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.